Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Nie nagrywałam jakiś czas, ale właśnie dzisiaj usiadłam i powiedziałam nie, muszę nagrać, bo tak się stęskniłam za Wami, że nie ma siły, nagrywam i już. Postanowiłam, że będzie to filmik z zakupami kosmetycznymi z ostatniego czasu. Patrząc na te zakupy widzę, że jest ich sporo i zrobiłam je przez jakieś 2 miesiące. Są to zakupy z ostatnich 2 miesięcy. Korzystając z promocji w Rossmanie, kupiłam sobie takie pielęgnacyjne kosmetyki do twarzy i szczególnie postawiłam nacisk na toniki, bo od kiedy używam toników, moja skóra wygląda lepiej, jest w lepszej kondycji. Ja mam skórę mieszaną z tendencją do przesuszania, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Także kupiłam toniki nawilżające. Pierwszy to jest tonik stołpy. Ja słyszałam dużo dobrych opinii o kosmetykach stołpy. Kupiłam sobie właśnie tonik odświeżający, który zawiera wyciąg z bławatka, alantoinę i depantenol. Są to naturalne składniki. Zapach jest bardzo ładny, delikatny. Ja tych jeszcze produktów nie używałam, nie mogę o nich wiele powiedzieć. Jak już będzie denko, to po prostu powiem Wam, jak się u mnie sprawdziły. Także tonik odświeżający stołpy, bardzo fajny zapach. Następny tonik to jest nawilżający tonik witaminowy z Garniera. Bardzo lubię płyn micelarny z Garniera i skusiłam się właśnie na taki tonik z Garniera, który zawiera ekstrakt z róży i prowitaminę B5. To jest już zapach taki różany. Też jeszcze nie używałam. Następny tonik, tonik łagodzący z firmy Nivea. Cera sucha i wrażliwa. I ten tonik zawiera naturalny olejek migdałowy. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. Zapach jest taki, jak produkty Nivei są. Czyli taki, no, znany każdemu z nas. W tej promocji kupiłam również płyn micelarny z L'Oreala, rozsławiony już tutaj na YouTubie. Ja jeszcze go nie używałam i chcę go wypróbować. Zobaczymy, czy jest on taki dobry, jak mówią. I on nie ma akurat tutaj żadnego zapachu. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Nie tonik, tylko właśnie płyn micelarny z Garniera. Bardzo, bardzo lubię. Kupiłam również produkt Awy, aktywator młodości, peptyd biomimetyczny 100%, działa przeciw zmarszczkom mimicznym. I ja mam problem ze zmarszczkami mimicznymi, powiem Wam. I zaczęłam stosować ten oto produkt zaraz po kupnie, a do kupna namówiła mnie oczywiście Alunia. Alunia, pozdrawiam Cię serdecznie. I to jest taki produkt z pipetką, gdzie nakładamy kilka kropelek na twarz i zaczynamy masaż. Ja wykonuję masaż twarzy codziennie wieczorem od jakiegoś czasu i powiem Wam, że widzę rezultaty. Moja skóra jest bardziej napięta, twarz taka bardziej skóra twarzy naprężona, taka owal twarzy też się zmienia i bardzo mi chodzi o rozluźnienie mięśni, szczególnie w okolicy czoła i tutaj między brwiami, ponieważ ja mam bardzo paskudną zmarszczkę, taką lwią, z którą walczę i chcę rozluźnić swoje mięśnie, stosując codzienne ćwiczenia i stosuję, powiem Wam, wiecie co, jogę twarzy, masaż twarzy, używając olejku i jogę twarzy. Jeżeli będziecie zainteresowane, to może nagram taki filmik, ponieważ bardzo Was wszystkie zachęcam do ćwiczeń, bo nie tylko kosmetyki, ale właśnie ćwiczenia mięśni naszej twarzy dużo nam dają, jak ćwiczenia
całego mięśni, całego ciała, dają nam piękną figurę i piękne mięśnie. Takie ćwiczenia twarzy dają nam pięknie wyrzeźbioną twarz. I ważna jest tutaj systematyka i powtarzanie tych ćwiczeń. Także jest to dla rozluźnienia i dla piękna naszej twarzy potrzebne są takie ćwiczenia. Zachęcam Was, dziewczyny, zainteresujcie się tym, bo daje to efekty. I do takich ćwiczeń i do masażów można używać olejku z nasion czarnuszki. Ja już mówiłam o tym olejku, jest on bardzo, bardzo fajny. Ja mam już jakieś trzecie opakowanie, teraz kupiłam sobie właśnie z jakiejś innej firmy Dary Natury, ekologiczny, tłoczony na zimno. I jest to olej, który ma wszechstronne zastosowanie. Ja używam go jako oleju kosmetycznego. Niektórzy używają także jako olej dodawany do sałatek i do różnych potraw, ale ma on taki specyficzny, zdecydowany zapach i smak, nie każdemu to odpowiada. I w kosmetyce ten olej łagodzi podrażnienia, przyspiesza gojenie się ran. Ja może go tutaj postawię. I co jeszcze? Łagodzi właśnie nam podrażnienia, stosowany jest przy trądziku, przy skórze suchej nawilża nam naszą skórę, przy takiej dojrzałej skórze powoduje, że zmniejsza się ilość zmarszczek, bo on ma działanie antyoksydacyjne, przy tłustej cerze powoduje, że skóra nam się tak bardzo nie świeci, bardzo fajnie się wchłania. Stosowany jest również przy łupieżu. Ja na włosy tego oleju nie stosowałam. Powiem Wam, że go stosuję również do demakijażu oczu i on nie podrażnia. Jest po prostu świetny. Nawilża nam naszą skórę. Także Wam bardzo polecam. Różne są firmy produkujące ten olej, ale naprawdę, naprawdę warto. Następnym produktem, który kupiłam, jest odżywka z Eveline i to jest odżywka akurat wzmacniająca z diamentem. Ja zaczęłam używać kilka lat temu tych odżywek. Wiadomo, że zaczęłam od odżywki 8 w 1, bo wtedy była ona bardzo rozpowszechniona. Teraz jest już tych odżywek coraz więcej i powiem Wam, że wszystkie są fajne. Ja używam jej jako bazę pod lakier i świetnie się sprawdza. Cena około 10 zł. Kupiłam również w Inglocie bazę pod makijaż. W takim tutaj była opakowaniu. To jest taka tubeczka 10 ml. I to jest baza, która chyba nie ma koloru. Ona jest, tam moja świnka się tak tłucze. Właściwie świnka mojej córki. Ale nic jej złego się nie dzieje. Jest to baza taka dosyć, że powiem, taka twarda. Używam jej do, jako bazę pod cienie do powiek i używam jej również tutaj właśnie w te zmarszczki mimiczne mojej twarzy jako taki wypełniacz zmarszczek. I następnie nakładam, prawda, kosmetyki, podkład i bardzo dobrze się sprawdza. Cena na stoiskach około 50 zł. Bardzo fajna baza o różnych zastosowaniach. Kupiłam w promocji również, to było w Super Farm, taki zestaw. To jest zestaw Long Lashes by Oceanic, serum przyspieszające wzrost rzęs oraz płyn micelarny pielęgnujący rzęsy. I tutaj było też dużo pozytywnych opinii na temat tych produktów. Ja zdecydowałam się na zakup właśnie tego serum do rzęs, ponieważ wiadomo, codziennie malujemy rzęsy, są one narażone na wypadanie, na jakieś działanie, prawda, niekorzystne przy zmywaniu makijażu. I chciałabym te rzęsy trochę wzmocnić, żeby one ładniej wyglądały. Także to stosuje się na wieczór codziennie. I do tego jest dołączony również płyn o bardzo ładnym zapachu, powiem Wam. I ten płyn
testowany był z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry. I ta kompozycja zapachowa, która jest bardzo ładna, jest hipoalergiczna, czyli nie podrażnia oczu. Płyn ten nie zawiera barwników, parabenów, naturalne ma pH i powiem Wam, że jest bardzo, bardzo przyjemny w stosowaniu do zmywania makijażu oczu. I on pielęgnuje nam nasze włoski, rzęs i również tutaj, prawda, jeżeli chcemy dbać o brwi, to również zmywamy też brwi. Bardzo fajny zestaw, około 50 zł. W Rossmanie zakupiłam również taką drobnostkę, 7 kapsułek Rival de Loop, nie do twarzy, lecz pod oczy. I one są stosowane do suchej skóry pod oczami. Jak zwykle te kapsułki sprawdzają u mnie się bardzo dobrze. Według mnie jest to nowość, bo ja wcześniej takich nie widziałam. Jeżeli nie używaliście, spróbujcie, dajcie znać, jak się u Was sprawdzą. I co jeszcze? Dosłownie dzisiaj kupiłam taki szampon z Anafase Durkej. Jest to szampon, tutaj może pokażę opakowanie, skupiony w aptece, on jest też w Superfarmie, ale w Superfarmie jest bardzo drogi. Ten szampon stymuluje i przygotowuje skórę głowy do kuracji przeciw wypadaniu włosów, wzmacnia włosy. Ja kilka lat temu pamiętam, jak miałam przepisany taki szampon przez dermatologa i on się u mnie bardzo fajnie sprawdził. Przypomniałam sobie o nim i właśnie kupiłam. I on zawiera kompleks witamin, wyciąg z różdżyka oraz nikotynian tokoferolu. I to stymuluje właśnie wzrost włosów, poprawia mikrokrążenie skóry głowy. Jest to taki szampon leczniczy. On nie ma zapachu ładnego, prawda? I nie pieni się bardzo ładnie, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby stan naszych włosów poprawić. Także kupiłam ten szampon, niecałe 40 zł. Jest to szampon drogi, ale taką kurację można sobie zastosować od czasu do czasu. I jeżeli chodzi o włosy, to kupiłam też Batiste szampon suchy, który używam od czasu do czasu, jeżeli stan moich włosów rano nie nadaje się do tego, żeby wyjść z domu, a chcę wyglądać jako tako, także spryskuję tym szamponem włosy. No i on się tam, jakoś tam się sprawdza. Ostatecznie przed wyjściem można od czasu do czasu go użyć. No ale wiadomo, umycie szamponem, wodą nie daje, nie jest jednoznaczne z użyciem takiego szamponu suchego, także to jest tylko od czasu do czasu. Można coś takiego zastosować. No efekty, no powiedzmy, że jakieś tam dodatnie są. Także warto taki szampon ze sobą na wypadek mieć. I to są chyba wszystkie produkty, które chciałam Wam pokazać. Dzisiaj jest taka głupia pogoda, że raz świeci słońce, raz pada deszcz. Teraz zamknęłam okno, żeby nie było odgłosów z zewnątrz. To znowu świnka morska tutaj tłucze się w swoim domku. Ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Co chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję, że oglądacie moje filmiki. Pozdrawiam Was serdecznie i chłopaków, i dziewczyny, bo wiem, że też chłopcy oglądają mój kanał. Serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam już na kolejny filmik. Postaram się go nagrać już niebawem. Bądźcie ze mną. Całuję Was. Do następnego. Hej!